Albowiem uznałem za właściwe, nic innego nie umieć między Wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Pierwszy list do Koryntian, 2,2. Paweł powiedział Koryntianom, że aby głosić świadectwo Boże, nie przychodzi do nich z wyniosłością mowy, lub mądrości. Rozdział drugi, werset pierwszy. Paweł był uczonym, mądrym mężem. Nie chciał przez to powiedzieć, że nic nie wie, ale że nie chce nic znać, jak tylko Jezusa ukrzyżowanego. Wiedział, że mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Rozdział pierwszy, werset osiemnasty. Natomiast dla tych, którzy dostępują zbawienia, jest mocą Bożą. On sam był ubogi duchem, słabym człowiekiem, i dlatego właśnie dostąpił zbawienia, i była w nim moc Boża. To, co mówił i pisał, nie było wytworem rozumu, ale pochodziło z mocy Bożej. Aby wiara Koryntian nie opierała się na mądrości ludzkiej, tylko na mocy Bożej. Paweł powiedział. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata. Rozdział drugi, werset 6 Wiele mówił o tajemnej, zakrytej mądrości Bożej której nie poznał żaden z władców tego świata, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Rozdział drugi, werset 8. I dalej, głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało, i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez ducha, gdyż duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata. Lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Rozdział drugi, wersety od 9 do 12. Ojcze umiłowany, dzięki ci, że dałeś i mnie ducha, abym poznał zbawienie w Chrystusie.